Thank you. Dzisiaj mam uśmiech na twarzy od pierwszego kadru, dlatego że tak jak nieczęsto mi się zdarza, będę opowiadał o filmie ewidentnie udanym i mającym szansę na duże zainteresowanie, na dużą frekwencję, czyli udałoby się połączyć dwa elementy, to znaczy z jednej strony jakość, a z drugiej strony popularność, a więc dochodowość. Jeśli tak się stanie, bo nagrywam ten film przed wejściem na ekrany, kin, ale za chwilę. Ile już będzie na ekranach. Jeśli tak się stanie, to będzie naprawdę kolejne zwycięstwo kina i tego bardzo życzę filmowi Civil War. To jest film amerykański. Możemy to przetłumaczyć jako wojna domowa. Chociaż Civil War ma również różne konotacje i znaczenia historyczne, odwołujące się do różnych wojen domowych, np. wojny północy z południem w Stanach Zjednoczonych, a to odwołanie jest o tyle ważne, że rzecz się tutaj toczy właśnie w Stanach Zjednoczonych, które zostały znowu podzielone, które walczą ze sobą konkretne stany. I stany z południa idą w stronę północy, w stronę Waszyngtonu po to, żeby przejąć władzę, ale najważniejsze, żeby obalić prezydenta, bo prezy prezydent jest nienawidzony, co więcej, jest symbolem władzy upadłej, to znaczy władzy, władzy kompletnie już bezradnej, bezsilnej władzy, której nie chcemy, której nie ma sensu znosić, ponieważ ona już nic dobrego nie jest w stanie zrobić. Taki. Taki, taki początek tego rodzaju myślenia, powiedziałbym, aromat, taką pastylkę aromatu tego, co może się zdarzyć w polityce Stanów Zjednoczonych. Stanowił, stanowiły wydarzenia w czasie ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych, kiedy miał miejsce no, pewien bunt zwolenników Donalda Trumpa, a wręcz rodzaj rokoszu i próba zajęcia Kongresu Stanów Zjednoczonych przez tych rokoszan, czyli tych zbuntowanych ludzi domagających się tego, aby Donald Trump w wyniku przegranych wyborów jednak nie odstąpił, nie, nie nie został pozbawiony władzy, i przez sekundę wydawało się, że status quo polityczne Stanów Zjednoczonych zostało zachwiane. To była sekunda, może to nawet był ułamek sekundy, ale to wystarczyło, żeby dać pewien aromat, żeby, żeby dać pewien rodzaj smaku, który z tym się może wiązać. Film Civil War. Idzie za tym smakiem, to znaczy rozwija go, daje w dużym natężeniu i pokazuje, a gdyby tak, no bo to jest political fiction, tak w ogóle <noise> należy powiedzieć. To nie jest ani film historyczny, ani film polityczny. To jest film z gatunku political fiction, czyli pewnej fantazji politycznej na temat tego, co by było, gdyby. Ale to co by było, gdyby wcale nie jest takie niemożliwe. To nie jest taka do końca fantazja, to znaczy to jest fantazja, ale biorąca swoje soki z prawdziwych źródeł. No więc co by było, gdyby jednak doszło do tak głębokiego podziału i poróżnienia obywateli no najsilniejszego dzisiaj i najbardziej wpływowego kraju na świecie, Stanów Zjednoczonych. I dla nas najważniejszego, no bo to jest niewątpliwie takie centrum kultury zachodniej, do której my przynależymy i to co tam się dzieje, z całą pewnością będzie wpływało także na nas i na, na naszą perspektywę życia, a także na nasze bezpośrednie wydarzenia u nas i, 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 i bezpośrednie zmiany, które w wyniku takich wydarzeń prawdopodobnie by nastąpiły. A więc krótko mówiąc, to niby jest film amerykański, interesujący dla Amerykanów, ale nie zupełnie. To jest taki film, który i my możemy oglądać trochę z ciarkami chodzącymi po plecach i trochę z gęsią skórką, bo trochę to jest przerażające. Po pierwsze ta Civil War, czyli wojna domowa jest okrutna. Jest to okrutna. To znaczy to, co widzimy, w, widzimy lub, lub łapiemy jakieś fragmenty z filmów, z memów, z różnego rodzaju informacji internetowych na temat e, agresji rosyjskiej w Ukrainie i wojny, która tam się rozgrywa, okrutnej chwilami, choć to jest taka wojna e, pulsująca, która ma swoje e, zaostrzenia i takie momenty wyciszenia lekkiego aczkolwiek trwa cały czas. Otóż to wszystko, co znamy, tu mamy bardzo w dużej kondensacji przeniesione na Stany Zjednoczone. No tam chodzi generalnie o przejęcie władzy o pokonanie przeciwników, o zabicie prezydenta, o zabicie, nie, nie, pokona, nie odsunięcie go od władzy, o zabicie go po prostu. Jak Ceałcesku w Rumunii został po odsunięciu od władzy, zwyczajnie zabity w wyniku e, krótkiego i nie do końca, zdaje się, e, zgodnego e, z obowiązującym prawem procesu wojskowego, który mu zorganizowano, a my potem to z wypiekami na e, twarzy oglądaliśmy. Nie wiem jak Państwo, ja oglądałem y, y, proces i y, egzekucję y, czołczesku i do dziś mam te obrazy przed oczami. Więc łączę te obrazy z tym, co widzę w Civil War. Y Trochę na tym to polega, tak jak zawsze powtarzam, że połowę filmu oglądamy na ekranach, a drugie połowę, drugą połowę w swojej głowie. No to mają Państwo tu przykład, jak w mojej głowie to się, to się łączy. No niby oglądam film Civil War. Civil War, a z drugiej strony od razu mi się w głowie uruchamia e, e, wspomnienie dokumentalnego zapisu egzekucji e, e, prezydenta, e, on, czy on był prezydentem? No przywódcy, przywódcy Rumunii, Nikolae Czałczesku i e, 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 egzekucji, gdy zginął e, razem ze swoją żoną, został stracony, e, a cały naród się temu przyglądał i prawdopodobnie klaskał z radości. Trochę jest tutaj tego klimatu. Bohaterkami tego filmu są kobiety. Znowu, kwestia bardzo mi bliska, i znowu mogę troszkę inaczej oglądać ten film niż ktoś, kto nie jest dziennikarzem, kto nie ma znajomych, przyjaciół, dziennikarzy, fotoreporterów i nie zna szczegółów i charakteru ich pracy, tylko sobie na przykład wyobraża tylko, albo w ogóle na ten temat nie myśli. Wtedy trochę ten film się inaczej ogląda. Ja takich ludzi znam. No, Maria Wiernikowska właśnie pojechała do Izraela po tej tragicznej historii, która się rozegrała w Strefie Gazy, gdy, gdy pracownicy organizacji charytatywnej, w tym Polak, zostali zabici przez izraelskie wojsko przez jakiś czas, starające się wytłumaczyć, że przez przypadek a wreszcie. Przyznające, że nie przez przypadek, i odpowiedzialni za to yy, yy, wojskowi niższego szczebla zostali zwolnieni albo ukarani. Tak to w tej chwili wygląda. Yy, no więc yy, yy, Maria Wiernikowska tam yy, wyjechała po to, żeby relacjonować, jak będzie. A ja sobie przypominam wszystkie inne relacje Marii Wiernikowskiej. I kiedy widzę Kirsten Dunst w roli Lee, yy, fotoreporterki, yy, która. Zdąża do Waszyngtonu poprzez linię frontu wojny domowej po to, żeby zdążyć jeszcze sfotografować żywego prezydenta, żeby zrobić z nim wywiad i żeby jakby utrwalić jego ostatnie słowa o których z góry wiemy, że będą ostatnie ale żebym to ja zdążył czy w jej przypadku zdążyła je zarejestrować żebym to ja była tą ostatnią osobą która będzie świadkiem tego upadku no więc ona podąża i ja sobie w tej roli wyobrażam od razu Marię Wiernikowską która myślę, że świetnie by się odnalazła w tym filmie i w tej roli i wtedy to przestaje być taka fantazja. I wtedy to przestaje być takie dalekie od nas. To nie jest dalekie, to się robi takie, o, takie, takie bliskie, nagle. A Kirsten Dunst gra świetnie. No to jest jeden z pierwszych elementów, o których mogę powiedzieć, znakomita rzecz w tym filmie Civil War. To jest... Kirsten Dance, myślę, że zagrała rolę na miarę Oscara, to zobaczymy za rok. Film jest wyprodukowany przez bardzo szanowaną wytwórnię A24, czy jak chcą niektórzy A24. Chodzi o to samo w każdym razie, czyli wytwórnia jest bardzo dobra, cieszy się dobrą sławą. Taka pieczątka na tym filmie w, pomaga mu w szansach na różne nagrody, nie tylko na Oscara. Więc Kirsten Dunst pewnie to, te nagrody będzie dostawała i naprawdę zasłużyła na nie. Mamy tu oprócz niej, to jest druga bardzo ważna rola, młodą dziewczynę, która jest na początku dopiero swojej zawodowej, nazwijmy to, kariery. Ale w każdym razie zawodowego rozwoju. I ona też bardzo tam chce znaleźć się na wojnie, móc fotografować. Ma jakiś stary, rachityczny aparat fotograficzny. Ale ci, którzy się znają na fotografii, wiedzą, nie od aparatu zależy dobre zdjęcie. Czasem można na bardzo prostym yy, yy, aparacie, takim, co inni w, wręcz z pogardą mówią, na tym fotografujesz? A tak! A na tym fotografuję i na tym zrobię takie zdjęcie, że zostanie ono nagrodzone najlepszym zdjęciem na świecie. A tak! Bo to nie polega na aparacie, to polega na talencie. To polega, ale nie tylko na talencie, co ja widzę w okienku tego aparatu. To colega Ana. Wyobraźni, inteligencji, odwadze, y, pewnej intuicji, wielu, wielu rzeczy, które się składają na to, że się jedzie i chwyta się ten y, jeden y, obraz, który staje się symbolem jakiejś sytuacji. Y, I y, y, pamiętają państwo Chrisa y, y, Nidentala, o, o to zdjęcie ze Stanu Wojennego w Polsce, y, gdzie jest kino Moskwa z wielkim napisem Moskwa. Wielki banner filmu Czas Apokalipsy Francisza Forda Coppola, a właśnie wybuchł stan wojenny, a przed kinem stoi Czołg. I on zrobił to zdjęcie z klatki schodowej jakiegoś bloku mieszkalnego w pobliżu. I to się stało zdjęcie ikoniczne, symboliczne, w którym się właściwie cała istota stanu wojennego zawiera. Na tym polega też talent, wyczucie, umiejętność, szczęście e, takiego fotografa. Więc powiedziałem, że na początku drogi jest ta dziewczyna, ona się nazywa Jessie, a grają Kaylee Spinney, która jest e, no, wschodzącą, czy wzeszłą już gwiazdą, młodą gwiazdą hollywoodzką, świetną aktorką. I one stanowią taki tandem, Oczywiście Kirsten Dance jako ta doświadczona fotoreporterka w ogóle sobie nie życzy takiego ogona, takiej dziewczyny, która się wszystkiego uczy i będzie się za nią ciągnęła i tylko zwiększa swoją obecnością niebezpieczeństwo. W ogóle tego nie chce. Ale tam tamta chce, ponieważ nie ma innej szansy, żeby się znaleźć wszędzie tam, gdzie może się znaleźć, będąc blisko Lee, granej przez Kirsten Dance. Więc się do niej przylepia, przykleja. No a tam jest jeszcze Joel, który będzie przeprowadzał ten wywiad, bo on jest dziennikarzem mówiącym, nie fotografującym grago Wagner Mora I, i taki stary wyjadacz, też dziennikarz, który wszędzie był wszystko wie. Taki nasz dawny Zygmunt Broniarek, na przykład już nieżyjący, Taki stary misz, który, który wszędzie był wszystko wie. Yy, yy, on się nazywa sami, a gra go yy, Steven McKinley Henderson i świetnie go gra. Więc mamy tutaj, w tej czwórce zaledwie trzy pokolenia. Dziewczynę, która dopiero wchodzi do zawodu, mistrzynię zawodu i starego Nestora, yy, który w zasadzie już jest na końcówce, który, który w każdej chwili może odejść z tego świata. Jest taką sumą wiedzy, mądrości, doświadczeń, które dziennikarz może mieć po bardzo intensywnym i ciekawym życiu zawodowym. I oni są taką. taką pigułą dziennikarstwa, która sunie jak pojazd kosmiczny poprzez walki, wojny i chaos w stronę, w stronę Waszyngtonu i Białego Domu, nie po to, żeby ostrzec prezydenta, nie po to, żeby uratować prezydenta, po to, żeby być świadkiem jego upadku, i po to, żeby zadać mu ostatnie pytanie i usłyszeć ostatnie jego, być może tylko wyszeptane słowa. Tak, o to chodzi w tym filmie, ale przy okazji ich drogi, bo mamy tu film drogi w związku z tym, mamy pokazaną wojnę domową jako stan powszechnego chaosu. Chaosu najbardziej absurdalnego z możliwych, bo wojna jest krwawa. Oni walczą ze sobą na śmierci i życie. Ale gdybyśmy teraz wyłowili jednego, drugiego i trzeciego z tej walki, ociekającego potem, a może i krwią, i zadali mu lub jej pytanie, o co walczysz? Nie do końca by wiedzieli, bo to już jest taki stan chaosu. Że człowiek walczy i poświęca swoje życie, nie do końca wiedząc, o co chodzi w tym wszystkim i, i na rzecz czego poświęca to życie, i w ogóle czemu to ma służyć, i co z tego będzie, po co to wszystko. Nie dość tego, że tego nie wie, ale nawet nie odczuwa dyskomfortu z powodu tego, że nie wie. Nawet już nie czuje potrzeby, żeby to wiedzieć. Taki to jest stan chaosu. To jest stan totalnego bezsensu. To jest stan permanentnej, ponadczasowej wojny, która jest w nas i która jest esencją zniszczenia, esencją absurdalnej anihilacji życia, esencją. I teraz dochodzimy do tego, dlaczego film Civil War jest tak dobry. Otóż wyreżyserował go ale to małe piwo. Scenariusz tego filmu również napisał Alex Garland. Ten pan ma 53 lata i oznajmił, że po Civil War już kończy tę zabawę. Więcej reżyserować nie będzie. Ponieważ on jest w zasadzie pisarzem. Ponieważ on jest w zasadzie scenarzystą. I to jest jego rola, w której on się czuje dobrze. Reżyseria wymaga od niego i wyciąga od niego zbyt wiele energii. Ma zbyt wie wielki potencjał niszczący jego osobowość. Nie chce więcej. Nie chce więcej tego robić. Ale to, co zrobił na końcu, czyli film Civil War, zrobił fantastycznie, dlatego, że jest dobrym scenarzystą i że jako reżyser dopilnował tego, aby ten dobry scenariusz został bez strat zrealizowany. A na czym polega dobry scenariusz? Przede wszystkim na tym, że jest precyzyjny. Przede wszystkim na tym, że jest starannie zakomponowany. Przede wszystkim na tym, że jest. Harmonijnie stworzony. To znaczy, jest jakby zrobiony z jednego kruszcu. To jest taki scenariusz, do którego się nie wpieprzają producenci. I nie wpieprzają czy wszyscy, wszyscy mądrale i ci doktorzy, którzy mi mówią: Nie, nie, to, to, nie, to mogłoby być tak. A może lepiej byłoby tak. Państwo czują, jak ja ich nie lubię. Nie lubię tych mądrali, którzy nie mają duszy artyst artysty, ale się artystą wpieprzają w robotę, bo wiedzą lepiej, bo mają słupki swojej oglądalności, bo mają, że jak tak zrobimy, to będziemy mieli tam ileś tysięcy więcej odbiorców, bo yy, na przykład yy, yy, ludzie o. Czerwonym kolorze skóry będą tym zainteresowani, bo będzie tam postać, właśnie taka jak oni. A jeśli zostanie tam jakiś element pokazany, to wtedy iluś ludzi, kto, dla których ten element jest ważny, też przyjdzie do kina i zaczynają kombinować. Zaczynają rachować, zaczynają manipulować, i wtedy psują. Psują filmy, psują scenariusze. Więc ten Alex Garland, który jest świetnym scenarzystą i bardzo dokładnym i bardzo sprawnym reżyserem, w jakiś przedziwny sposób obronił swój plan i obronił swój precyzyjnie i bardzo dokładnie napisany scenariusz. I dlatego, niezależnie od tego, że mamy political fiction, i że mamy obrazy zagłady, i że mamy obrazy zniszczenia, i że mamy obrazy wojny i cierpienia i zadawania bólu i śmierci. Czyli kino widowiskowe, kino przyciągające tłumy, bo tłumy lubią patrzeć na krew i na śmierć i na tragedię lubią tak jak każdy przystanie jak jest wypadek na ulicy i zobaczy, może zobaczy trochę czy mu spod głowy wy wypływa krew czy nie wypływa a jak, jak samochód zostanie na autostradzie uderzony, zmiażdżony i, i bokiem y y y wreszcie puszczą samochody które stały długo w korku to one robią jeszcze większy korek, bo każdy, jak już tam podjedzie, to musi dokładnie on i jego rodzina w, na tylnych siedzeniach przyjrzeć się, jaki to wypadek i te, jakie tam są wgniecenia i jak to musiało wyglądać i kto był winny, y, od razu by się y, chciało dowiedzieć i powiedzieć, bo to jest taki nasz charakter. I jeśli tak robimy w życiu, to co dopiero w kinie? W kinie płacimy za to, żeby nam takie rzeczy pokazywali. No więc, jeżeli nam pokazują, to wielu ludzi mówi, no i wystarczy. I tak przyjdą do kina, i tak, bo o to im chodzi. No ale taki Aleks Garland mówi: No dobrze, jak już będą, to ja chcę im pokazać coś ważnego. Pokazać im na przykład, co się dzieje z człowiekiem w takiej ekstremalnej sytuacji. Pokazać, im na przykład pewien proces psychologiczny, przez który przechodzi człowiek w średnim wieku i w młodym wieku, a inaczej to wygląda. Do tego są potrzebni świetni aktorzy, idealnie dobralni do roli. Do tego jest potrzebna, potrzebny czas na pracę z tymi aktorami. Do tego jest potrzebna pełna świadomość, jasna świadomość i niezakłócona świadomość reżysera, co on chce uzyskać od tych aktorów na planie. I także świadomość, co on potem w montażu będzie chciał uzyskać poprzez zestawienie tych nagranych obrazów. I na ile to, co uzyska, będzie realizacją jego zamierzenia, gdy pisał scenariusz. Kto się Coraz rzadziej udaje w kinie. Ale w filmie Civil War się udało. W filmie Civil War to się udało. Dlatego ten film jest. Mamiąż nie jest tak jak te holenderskie truskawki czy jakieś inne y, takie wielkie owoce co wchodzimy do sklepu i mówimy o, wow, ale piękne ale wielkie, ale czerwone ale błyszczące ale piękne jabłka ale piękne dynie, ale jakie wielkie ale jakie banany no tak, potem kupujemy i wszystko smakuje tak samo wodą i papierem bo mają w sobie nic Mądrzy ludzie, mieszkający w tych krajach, gdzie te owoce są naturalnie y, y, uprawiane i rosną, wiedzą, że najlepsze egzemplarze to są te średnie albo mniejsze, te z uszkodzoną jakąś skórką, niezbyt błyszczące, niezbyt równe, tam jest najwięcej soku i tam jest najwięcej miąższu. Tak jest z filmem Civil War, który dopilnował Alex Garland, że nie tylko mamy wow, ale mamy w środku mąż. Mąż, który powoduje, że nie możemy odwrócić wzroku nie tylko wtedy, kiedy coś się pali, coś uderza, coś wybucha, ale także wtedy, gdy pokazywane są twarze ludzi, którzy rozmawiają. I my nie możemy od nich odw od odwrócić oczu. Nie możemy spojrzeć na komórkę, czy nie mamy jakiegoś SMS-a. Nie teraz. Ponieważ teraz patrzymy w oczy i chcemy dowiedzieć się, co ta osoba czuje i widzimy, że jesteśmy na skraju tej prawdy, że jesteśmy, że ocieramy się o tego bohatera, że Wyczuwamy wilgoć w jej oczach wcześniej niż zobaczymy łzę. To można w filmie przedstawić. To można w filmie zagrać, to można w filmie sfilmować, to można w filmie pokazać na wielkim ekranie. I to można zrobić tak, że my, chcemy czy nie chcemy, to poczujemy. A jeśli poczujemy, to zapamiętamy na długo. A jeśli zapamiętamy, to rola tego filmu jest wykonana. Trochę się rozpędziłem, bo teraz pomyślałem, że będą Państwo oczekiwali ode mnie po takim wstępie, jeśli to można uznać za wstęp, że ja dam 10 punktów temu filmowi. Potem piszą Państwo tyle zachwytów, a potem nie ma dziesiątki. Mm. No więc troszeczkę, troszeczkę tonuje w tej chwili tę moją opowieść, bo nie wszystko jest doskonałe w tym filmie, ale tych rzeczy znakomitych i doskonałych jest więcej niż gdziekolwiek indziej w ostatnim czasie. I to mnie bardzo raduje, tym bardziej, że jest to film amerykański, a tam te naciski finansowo-komercyjne są wyjątkowo silne. Więc tam obronić się przed tymi mądralami, które paluchy swoje wpychają w scenariusz i mówią: To nie tak, to tam. Tam potem się okazuje, że 30 osób nad jednym scenariuszem pracowało. Oj, nie lubię pracy zbiorowej w takich dziedzinach. Oj, nie. Lubię. Jak czuję jednostkę, jak czuję jednego człowieka, który swoją myślą ogarnął wszystko i zadbał o to, żeby nic zosta nie zostało zapomniane i opuszczane. I tak tutaj mamy. Więc tak, nie powiem Państwu, czy oni dotrą do Waszyngtonu, nie powiem Państwu, czy dotrą do prezydenta i nie powiem, czy zostanie on zabity. Nie powiem też, czy zostanie przeprowadzony wywiad, a gdyby tak było, to co on by w tym wywiadzie powiedział? To wszystko okaże się w filmie i tego nie powiem. Natomiast powiem coś, co jest nieoczekiwanym. Przeżyciem tego filmu. Bo nam się wydaje, że oglądamy political fiction, nam się wydaje, że widzimy okropności wojny, nam się wydaje, że widzimy jakiś polityczny proces, nam się wydaje, że widzimy przemianę osobowości tych bohaterów. Znaczy, nam się nie wydaje, że to jest, nam się wydaje, że o tym jest film. Tylko tymczasem film jest o czymś jeszcze innym, co okazało się mnie, dla mnie bardzo ważne. Otóż on jest o przekazaniu pałeczki. On jest o, y, o tym, jak starsze pokolenie, w tym wypadku Kirsten Dunst, decyduje się przekazać swoje doświadczenie młodszemu, czyli Jessie, granej przez Kaylee Spiney. E, to, y, to się nazywa oczywiście sztafeta. Ale wiecie, Państwo na początku o nie, Jessie wcale nie ma na to ochoty, i nawet nie przychodzi do głowy, że tak może być. Ale kiedy na końcu filmu okazuje się, że o tym właśnie był ten film, i nagle przepływa energia, nie powiem kiedy, z jakiego powodu, ale przepływa energia od tej starszej do młodszej fotoreporterki. To dzieje się cud. My to widzimy. Widzimy nieistniejące, to znaczy, widzimy energię. Widzimy abstrakcję, czyli coś niecielesnego, czego nie można zobaczyć, a my widzimy. To jest tak jak osoby niewidome, które oglądają filmy dzięki audiodeskrypcji. Czyli słuchają I, i, i kiedyś rozmawiając z takim widzem, powiedziałem: No to nie tyle pan ogląda film, ile słucha. I on się bardzo na mnie obruszył i powiedział: Nie, skąd ja oglądam film? Ja absolutnie oglądam ten film, bo ja go widzę. Oczami wyobraźni. Więc tu widać, my widzimy, jak ta energia przepływa w ramach sztafety. Z jednej do drugiej. Na czym polega przekazywanie i życiowej mądrości, i doświadczenia, i wszystkich obciążeń, które oddając energię, siłę i doświadczenie, przekazujemy następnym pokoleniom. To brzmi, już, to brzmi już tak bardzo podniośle i to brzmi tak powoli, doprowadzając nas do, do części premium. Więc, skoro się zbliżyliśmy do niej, to chciałem najpierw zaproponować ocenę, czyli poproszę o misę tybetańską. No, miso, dzisiaj trudne zadanie. Daj dźwięk głośny i czysty. Bo chcę uczciwie bardzo ocenić ten dobry film. Długa śpiewa. To jest śpiew w misy tybetańskiej cały czas najczystszym tonem. A skoro tak, to ode mnie ocena 8 na 10. W przypadku takiego filmu. Czyli filmu z gatunku political fiction, o którym mówię, jakby to był film arthausowy, to jest bardzo dobra, wysoka ocena. Myślę, że można by zrobić ten film jeszcze bardziej widowiskowo i jeszcze bardziej rozszerzyć przekaz, który tutaj jest na przykładzie dziennikarzy i fotoreporterów, na ludzi innych też profesji. Nie chodzi mi o to, żeby jakiś y, y, fresk bardzo szeroki malować, ale jakby tak odrobinę wyjść poza to środowisko, to ja bym był y, usatysfakcjonowany. Czułbym to, to, miałbym zaspokojoną tę potrzebę, którą na każdym kroku odczuwam, mianowicie otwierania się szerzej i poszerzania horyzontów, obserwowanych horyzontów. Tutaj mam perfekcyjny obraz. Taki, ale mógłby być taki, wtedy byłaby ode mnie dziesiątka, ale za taki obraz to jest 8 na 10, czyli w ramach tego ograniczenia to jest 10 na 10, ale gdyby. Obraz był szerszy, to by się okazało, że to jest 8 na 10 i tyle ostatecznie temu filmowi przyznaję. A teraz, jeśli Państwo jeszcze ze mną zostaną, to zapraszam do części premium. Uwaga, będzie gążek oczywiście, malutki, skromniutki, ale ma tę siłę przepuszczania do części premium. Będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Będzie coś, co chciałem też pokazać Państwu jako mój komentarz do tego politycznego chaosu, political fiction i wojny domowej. Państwo często zwracają mi uwagę na to, że pojawiam się przed kamerą, e, zwykle e, ubrany w coś e, z, z, jakim, z jakimś elementem garderoby, co nawiązuje do filmu, bardziej lub mniej dosłownie. Dzisiaj zdecydowałem się włożyć taką koszulkę, którą mam od dawna, ale, ale nie używam jej nie tylko z tego powodu, że jest szczególna, ale i z tego powodu, że to jest jedna z prac niesłychanie cenionej przeze mnie projektantki Vivienne Westwood. Ale dziś założyłem tę koszulkę po to, żeby pokazać Państwu jej dolną część, bo ta dolna część. Jest moim komentarzem do wojny domowej. Sorry. Za to należy przeprosić i to należy zrozumieć. Im lepiej ten film zrozumiemy, im mniej będziemy głupimi dzbanami, którzy patrzą tylko na obrazy. I mówią, że zajebiste, albo że masakra, to są określenia zbanów. Ja nawołuję do tego, żeby używać słów, które precyzyjniej opisują to, co oglądamy, które mają w sobie jakieś uzasadnienie. Przypominam wtedy, co powiedział Leon Schiller. Po wojnie, w teatrze, w którym notabene Zygmunt Kałużyński pracował jako kierownik literacki i tam odbyła się premiera spektaklu, a po premierze było spotkanie z publicznością, prowadzone przez, z obecnością samego Leona Schillera, czyli największego wówczas żyjącego polskiego reżysera teatralnego, który miał taką potężną postać, wywołującą pewien rodzaj respektu i lęku przed nim. Ale jeden z widzów odważył się, wstał i powiedział: A proszę pana, a mnie się ta sztuka nie podobała. I wtedy wkurzony nie na żarty Leon Schiller stanął nad tym widzem i powiedział: Proszę pana, tak, to pan może powiedzieć w burdelu, a w teatrze trzeba uzasadnić. A ja zawsze dodaję, opowiadając tę anegdotę, i w kinie też. No więc y, jesteśmy na tym etapie, że chciałbym przeprosić, i twórcy filmu sugerują, że powinniśmy przeprosić za każdą myśl i każde słowo, które może nas przybliżać do wojny domowej, bo to jest coś najbardziej głupiego i najbardziej złego, co możemy w życiu zrobić. Ale. W części premium muszę nawiązać do tego, co jest w płynie filmu Civil War tak bardzo robiące na mnie wrażenie, czyli ten moment przeniesienia energii z jednej starszej fotoreporterki granej przez Kirsten Dunst na młodszą adeptkę właściwie dopiero tego zawodu. Mimo, że przeszła już straszne rzeczy, y, idąc tą ścieżką korespondenta wojennego w stronę Waszyngtonu, czyli Kayleigh Spinney, y, y, która gra Jessie. Otóż, jak to się odbywa, to przekazanie energii, i jak się odbywa dobranie następnego zawodnika y, w y, sztafecie? Ja to przerabiałem. Przecież Państwo wiedzą, że coś takiego właśnie występowało w moich doświadczeniach zawodowych z Zygmuntem Kałużyńskim. I odczuwałem mniej więcej coś takiego, jak na początku filmu yy, obserwowałem w wykonaniu yy, Kirsten Dunst i Kayle Spini. Otóż ta starsza, widząc, że ta młodsza się podczepia, nie miała w ogóle na to ochoty. U nas było trochę odwrotnie, to znaczy Zygmunt Kałużyński sobie szukał, wyszukiwał wśród młodych ludzi, takich dwudziestolatków, kogoś, z kim mógłby dyskutować, ale w sposób satysfakcjonujący. To znaczy nie chodziło o to, żeby po prostu móc z kimś rozmawiać. I nie chodziło o to też, aby rozmawiać z kimś, kto ma tylko inne zdanie, albo z kimś, kto, kto w agresywny sposób innego zdania broni. Nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby mając inne zdanie i umiejąc bronić tego swojego zdania w sposób przekonujący, jednocześnie zachowywać klasę i jednocześnie nadawać na tej samej na, na, na tej samej nucie. Na, na, w tej samej tonacji. Bo wtedy dopiero taka dyskusja może zawierać harmonię. Ja nie bez, powodu, e, nie bez powodu mam kamerton zawsze. E, ktoś mi napisał, jak powinienem. E, a, już wiem, że kamerton trzeba oprzeć potem. Uderza się i ten dźwięk potem e, e, uznaje się za dźwięk wiodący, do którego inni muszą się dostosować. Spróbujmy. Dopiero oparty kamertą daje ten dźwięk. Tyle jest muzyki w takim tandemie. Tu, tu musi być to współbrzmienie. I tego się nie oszuka. Tego ktoś, kto tak próbuje zestawiać ludzi na zasadzie, o fajnie, ten stary z młodym, dziewczyna z chłopakiem, e, mądry z niemądrym, lew, lewicowy z prawicowym. To tak się nie da. Musi być to. Jak nie ma tego dźwięku, koniec. I ten dźwięk był. Ten dźwięk był w filmie Civil War, i ja sobie przypomniałem, jak długo ten dźwięk był czyszczony, był, y, był y, poddawany pewnej obróbce psychologicznej w naszej pracy, Zegunta Kaułżyńskiego i mojej, przez wiele lat. To jest taki fenomen i taka zarazem radość, jeśli można sobie tę energię przerzucać między generacjami, że naprawdę to jest warte tej pracy. I to jest takie rzadkie. I wiecie Państwo, co było w końcu naszego filmu, bo mówię, że tu w filmie Civil War to na końcu można obserwować i. Jak było u nas na końcu naszego filmu, na końcu Pereł z Lamusa i na końcu duetu Kałżeński raczek to Zygmunt dbał o to, żeby ten nasz duet trwał i miał okazję do nagrywania następnych rozmów, do wydawania następnych książek, ponieważ na końcu, to jemu najbardziej zależało, żeby tę swoją energię, ten swój dorobek, nie zabrać go do grobu ze sobą, tylko go przenieść w kogoś innego. Takie rzeczy, które można opisać, które można wyrazić i takie tylko, które się czuje. I wtedy ten, który odchodzi, przejmuje inicjatywę, bo to wtedy jest nie tyle jego obowiązek, co jego ulga, że może to zrobić. I jeśli tak delikatne, tak delikatne zjawisko zostało w filmie Civil War tak doskonale pokazane, to pokazuje, ja z jakiej klasy y, kamieniem szlachetnym Mamy tu do czynienia. Polecam Państwu film Civil War.